Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam zaprosić do obejrzenia, do uczestnictwa w szkoleniu na stopień nauczyciela mianowanego, czyli jak wygląda posiedzenie komisji egzaminacyjnej na wniosek nauczyciela kontraktowego, który ukończył staż na stopień nauczyciela mianowanego i przed komisją zdaje egzamin. Szanowni Państwo, każdy nauczyciel, który rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, rozpoczyna ją we wrześniu. Nauczyciel kontraktowy po przepracowaniu jako kontraktowy co najmniej dwóch lat, czyli 24 miesiące, musi przepracować jako nauczyciel kontraktowy, i od września może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. W wymiarze 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na swój wniosek. Wniosek składa 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i oczywiście wniosek składa wraz z planem rozwoju zawodowego. Czyli nie tak jak nauczyciel stażysta, który miał 20 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na napisanie planu rozwoju zawodowego, kontraktowy nauczyciel, chcąc rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi złożyć wniosek 14 dni od rozpoczęcia zajęć najpóźniej. Ale ten wniosek musi być wraz z planem rozwoju zawodowego. Oczywiście, nauczycielowi kontraktowemu dyrektor wyznacza również opiekuna stażu. Może być to nauczyciel, mówimy o placówkach publicznych, mianowany bądź dyplomowany. I oczywiście dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego 30 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Tak jak wspomniałam wcześniej, staż na nauczyciela kontraktowego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel oczywiście realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, który... Jest napisany w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Nauczyciel po zakończeniu stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy składa dyrektorowi sprawozdanie z jego realizacji. Też ma 7 dni od ukończenia stażu, ma 7 dni na złożenie sprawozdania. Dyrektor na podstawie projektu oceny dorobku zawodowego wystawionej przez opiekuna stażu, na podstawie sprawozdania złożonego przez nauczyciela oraz na podstawie opinii Rady Rodziców dokonuje oceny dorobku zawodowego w terminie od 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania przez nauczyciela. I oczywiście, nauczyciel kontraktowy, jak otrzymuje tą pozytywną, Oceny dorobku zawodowego. Ma również czas na złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne w roku, dokonania, w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. I też się posłużę przykładem, jeżeli nauczyciel otrzymuje pozytywną ocenę dorobku zawodowego, załóżmy, 15 czerwca 2021 roku ma czas na złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne do 31 grudnia 2021 roku. Roku. Chciałabym, żeby Pani rozwiązała następujący problem edukacyjny. Eee, załóżmy, że pani dyrektor wyznacza Panią na kierownika wycieczki. Proszę mi powiedzieć, eee, jakie pani podejmie działania i w oparciu o jakie przepisy? O przepisy z 25 maja 2018 roku. Są to przepisy ministra edukacji narodowej dotyczące organizacji krajowej turystyki i wycieczek i wycieczek poprzez placówki i szkoły, poprzez przedszkola, szkoły i placówki mm -hmm. edukacyjne i kierownik wycieczki. Zadaniem kierownika wycieczki jest stworzenie regulaminu wycieczki, programu, karty wycieczki. Oraz zgód. Zgody na udział dzieci w wycieczce muszą być pisemne, podpisane przez rodziców i dostarczone do przedszkola. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na szkolenie. Jak wygląda praca komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela? Kontraktowego, który złożył wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego. To szkolenie online zostało nagrane dzięki uprzejmości za nauczycieli zaprzyjaźnionych z, bliżej, z wydawnictwem bliżej przedszkola, którzy bardzo chętnie w wolny dzień od pracy poświęcili swój czas, żeby móc Państwu ułatwić rozwój zawodowy, awansu zawodowego, jak podejść do egzaminu, jak sobie z nim poradzić. Myślę, że tutaj i w oglądaniu scenek, które przedstawiają rzeczywistą pracę Komisji Egzaminacyjnej i materiały, które są Państwu dostępne, będą bardzo pomocne. Myślę, że będziecie Państwo zadowoleni i życzę fajnego szkolenia.